Witam Państwa bardzo serdecznie na targach AgroShow 2018. Nasze stoisko. Prezentujemy w tym roku dwie przyczepy. PWT 16 i PWT 18. Przyczepa o ładowności 12 ton i 14 ton. Zapraszam do wewnątrz. Ta przyczepa, która stoi po tej stronie, to jest PWT 16 o ładowności 12 ton, tak jak mówiłem. Wyposażona ona jest w opcjonalnie w podest, plandekę, kosz z kołem zapasowym oraz zbiornik na mydło i skrzynkę narzędziową na pasy i inne narzędzia. Przyczepa, która stoi po mojej lewej stronie, jest to, że tak powiem, nasz rodzynek, ponieważ wyposażona jest praktycznie we wszystko, co może być wyposażona tego typu przyczepa. Dodatkowo ma podniesione zawieszenie, większe koła, to są koła 550, jest to powa typowo taka terenowa, pancerne grube 8. Wyposażona jest w burty typu portalowego, te burty możemy otwierać jak drzwi po zdjęciu środkowej kłonicy. Mamy dostęp do całej przyczepy bezpośrednio, która jest oczywiście zdejmowana. Z drugiej strony są cztery burty, które są otwierane osobno. Przyczepy, jak i jedna, PWT 18 i PWT 16, wyposażone są od tego roku w komplet świateł LED-owych. Idziemy nurtem motoryzacyjnym, zmieniamy naszą stylizację naszych przyczep. Także z tyłu i z przodu światła obrysowe, jak i lampy są full LED. Standardem w naszych przyczepach są dyszle typu Y o długości 2 metry ponad 2 metrów, które ułatwiają skręcanie, zawracanie. Nie ma problemu z tym, żeby rolnik, który użytkuje i musi w ciasnych zakamarkach skręcić, nie uszkodził sobie tylnych opon w ciągniku. Przede wszystkim, co nas charakteryzuje? Uszczelnienia ścian, burt, które są w 100% szczelne na rzepak. Profil aluminiowy, w którym jest uszczelka gumowa. Przyległe są do ściany, do podłogi i do ściany po obrysie. Nie wchodzą burty w głąb. Po wielu latach używania takiej przyczepy jest to cały czas stabilne i płody rolne się nie wysypują z takich przyczep. Z reguły wszystkie przyczepy rolnicze wyposażone są w wsypy tylne. Nasze przyczepy doposażamy w wsypy boczne, które otwieramy za pomocą jednej dźwigni, które otwieramy również burtę. Po otwarciu burty syp nam się wysuwa i przyczepa podczas kiprowania, gdy burta się pochyla, płody rolne sypują się po niej bezpośrednio od razu dalej. Nie bezpośrednio pod koła i nie mamy płodów rolnych pod kołami. Dodatkowym akcesorium, jakie jest, są odbojnice, które zabezpieczają kogokolwiek przed dostaniem się pod tak duże koła. W tym roku na targi przygotowaliśmy przyczepy, które mają specjalny lakier. Wraz z firmą Frankowski polakierowaliśmy nasze przyczepy w kolor nasz zielony, natomiast został dołożony do tego metalik. Wyglądają te przyczepy w tym kolorze no fantastycznie. Jak świeci słońce, jest naprawdę, robi to wrażenie. Ogólnie taka informacja, lakierujemy przyczepy w każdy dowolny kolor, jaki sobie klient zażyczy. Także mam nadzieję, że się Państwu te przyczepy szczególnie podobają, szczególnie ta nasz naprawdę rodzynek. Taka tajemnica, którą zdradzę, ta przyczepa została sprzedana. Klient, który ją zobaczył, powiedział, że po targach jedzie do niego. Także takiej przyczepy już nie dostaniecie Państwo. W tym kolorze, może być w innym. Zapraszam, kontakt nasz możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.ekopom.pl. Proszę zalajkować nas na naszym fanpage'u Ekopom na Facebooku. Dziękuję Państwu bardzo, wszystkiego dobrego, pozdrowienia.